Witam, z tej strony Kuba Autotester. Pokażę Wam dzisiaj CarPlaya dla wersji oprogramowania iOS 15.2. Zaczynam od podłączenia telefonu do radia. iPhone podłączony. Po podłączeniu telefonu wyświetla nam się pierwszy ekran, który oferuje nam podgląd w jednym momencie nawigacji, jak i odtwarzacza. W tym wypadku odtwarzaczem jest Apple Music, a nawigacja to Google Maps. Jeżeli ktoś z Was używałby map Google, to na podglądzie wyświetlą się mapy Google. Jeżeli będziecie korzystać z Janusika, to na pierwszym ekranie podglądu będzie Janusik oraz odtwarzacz muzyczny. Jest to fajne rozwiązanie, bo naraz można korzystać, podglądać dwie aplikacje. Jeżeli ten ekran Wam nie odpowiada, zawsze możecie mieć ekran skierowany na jedną z aplikacji. To jest widok Janusika. Przechodząc do menu w lewym dolnym rogu, możemy przełączyć na Google Maps. Od razu tu po lewej stronie też nam się zmienia ikonka, jako ostatnio używana nawigacja. Można podzielić te ikonki na ostatnio używane nawigacje, odtwarzacze muzyczne, bądź tutaj funkcję telefonu. I tak wygląda Google Maps. Jeżeli przechodzimy do menu, mamy dostęp do aplikacji dostępnych dla CarPlaya. Tutaj mamy telefon, muzyka, pod hasłem muzyka kryje się Apple Music, mapy iPla, wiadomości, odtwarzanie. W odtwarzaniu możemy odtwarzać zapisane MP3 na swoim iPhone'ie. Ikona Volkswagen, jest to przejście do radia Volkswagena. Podcasty, kalendarz. Na następnym ekranie mamy ustawienia, Google Maps, jeżeli mamy zainstalowane, WhatsApp, jeżeli mamy zainstalowane, to też jest, i Janusik, jeżeli macie zainstalowane. Niestety wszystkie funkcje związane z czytaniem wiadomości głosowych bądź tutaj sterowanie Siri jest w języku angielskim. Chciałbym Wam jeszcze pokazać możliwość ustawienia sobie pod siebie CarPlaya. W ustawieniach możemy ustawić tryb skupienia jazdy. Jeżeli go włączymy, CarPlay będzie zezwalał w momencie włączenia trybu skupienia tylko na połączenia ludzi, których macie dodanych do listy ulubionych kontaktów. Wszystkie inne nie będą się łączyć, żeby nie przeszkadzać nam w jeździe. Następna opcja ustawień jest to wygląd. Ja mam wybrany zawsze ciemny, można ustawić automatyczny, można też ustawić mapy, że mają być ciemne. Wszystko w zależności, kto komu odpowiada. Następna opcja to są tapety. Tapeta. Można sobie wybrać tło, które nam najbardziej odpowiada. Ja mam wybrane czerwone, ponieważ pasuje mi do kolorystyki klawiszy w radiu. Potem mamy jeszcze sugestie w dashboardach od Siri oraz czy chcemy mieć pokazywaną grafikę albumów w odtwarzaczu muzycznym. Wszystkie te ustawienia potrafią nam spersonalizować w jakimś stopniu CarPlaya, żeby najbardziej nam odpowiadał. Na tą chwilę to są wszystkie rzeczy, które nam udostępnia Apple. Należy czekać na następne aktualizacje. Może zaskoczą nas jeszcze czymś fajnym. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Jeżeli filmik się podobał, poproszę łapkę w górę oraz o zasubskrybowanie kanału.